Witam serdecznie, dziś pokażę szybki i prosty przepis na zapiekaną fasolkę szparagową. Do jej przygotowania potrzebujemy 0,5 kg fasolki, 100 g masła, 2 ząbki czosnku, 4 łyżki bułki tartej i około 40 g parmezanu. W pierwszej kolejności ugotowujemy fasolkę w osolonej wodzie, około 10 do 15 minut. W międzyczasie na patelni rozgrzewamy masło, przeciśniemy czosnek, dodajemy 4 łyżki bułki tartej, którą zrumieniamy. Wyłączamy palnik i czekamy na fasolkę. Gotowanie dobiegło końca, odsadzamy fasolkę. Podgrzewamy patelnię. Dokładamy fasolkę i mieszamy. Przekładamy całość do naczynia żaroodpornego. I tak przygotowaną fasolkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni w opcji góra-dół na 20 minut. Minęło 20 minut. Obsypujemy fasolkę serem typu parmezan. Około 40 g. Opcję góra-dół zmieniamy na termoobieg i dopiekamy jeszcze wszystko 10 minut. 10 minut minęło i fasolkę w ciekawym wydaniu mamy gotową. Jeśli się przepis spodobał, to się cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.